Cześć, witajcie z tej strony z Masło. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Nieco dzisiaj podekscytowany, bo będziemy rozmawiać o moim nowym komputerze. 8 lat czekałem. 8 lat miał mój stary komputer, który wymieniłem właśnie na ten, który macie przyjemność dzisiaj zobaczyć. Może jesteście troszeczkę zdziwieni tym, że są dwie ceny podane. Jedna normalna i jedna jakby w nawiasie. Chodzi o to, że ta pierwsza cena to jest faktyczna cena, jaką ja dałem za ten komputer. Natomiast ta w nawiasie to jest cena, gdybyście chcieli złożyć dokładnie z tymi samymi komponentami. To znaczy, ja miałem już wcześniej kupione dyski twarde i kartę graficzną, po prostu przełożyłem je ze starego kompa. Właśnie dlatego stąd się wzięły te dwie ceny. Tak więc wiecie, że troszeczkę czasu, można powiedzieć, czekałem i 8 lat życia komputera, myślę, w dzisiejszych czasach to całkiem sporo. Dlatego kupując kolejny komputer, kupowałem właśnie też z taką myślą, żeby on i pociągnął, no, co najmniej też te 8 lat. Ten komputer nie jest stricte do grania, bo wiem, że niektórzy robią stricte takie filmiki, gdzie to budują komputery gamingowe. Nie, mój komputer nie służy tylko i wyłącznie do gamingu. Robię na komputerze wiele innych rzeczy, programuję, montuję filmy. Dlatego taki dobór komponentów. No dobra, dobra, ja wam tutaj zrobiłem cały wstęp o tych komponentach, ale tak naprawdę, co jest w tym komputerze? Tak więc zacznijmy sobie od ogółu do szczegółu. Tak więc, z ogółów jest to obudowa Fantex P400. Całkiem fajna obudowa, jak możecie tutaj zauważyć. Pozwala nam bardzo fajnie zarządzać kabelkami. Ta obudowa spodobała mi się ze względu na to, że ona ma takie dość minimalistyczne wykonanie. A ja lubię minimalistyczne wykonanie, ponieważ jeżeli coś jest wykonane minimalistycznie, słabiej potem widać znak czasu. Jak widzicie, jest to też obudowa z okienkiem. Jest kilka wersji tej obudowy w zasadzie. Można mieć nawet całą przeszkloną tą lewą stronę. Mi się to, szczerze mówiąc, nie podobało. Myślę, że takie okienko jak mam, to jest taki idealny balans pomiędzy taką, nie wiem, fajnością, a takim też użytecznym aspektem, bo szczerze mówiąc, gdybym miał taką całą taflę szkła, bałbym się, że ona by mi pękła, bo by się zwiła. No właśnie. Wiem, że niektórzy z was mnie okrzyczą, że ojejku, kable niepoukładane, ale w sumie, no, tych kabli bardziej się poukładać nie dało niestety, bo no, mam zasilacz taki, który ma na stałe wmontowane kable, więc nie mogłem tych niepotrzebnych po prostu wyjąć. No, dlatego zrobił się tam po prostu bajzel. No, niemniej jednak myślę, że tamta strona obudowy, ona poniekąd do tego służy. Mamy tam te rzepy, więc co się dało pospinać rzepami, to pospinałem. No, za to z drugiej strony mamy idealny, piękny porządeczek. Naprawdę fajnie to wygląda. Sam się cieszę, że udało mi się w miarę estetycznie zbudować ten komputer, że z tej strony, gdzie mamy okno, to kable nie straszą i wszystko to jest, no, w gruncie rzeczy fajnie ogarnięte, że nic tam nie wystaje, wszystko jest w czarnych kolorach, także też nic nie straszy, że jest coś inne. Także jest moja dusza perfekcjonisty w tym miejscu, gdzie wszystko widać, naprawdę została zaspokojona. W komputerze zamontowanych mam 5 dysków twardych, tak dokładnie 5 dysków twardych. Dwa dyski są to 320-gigabajtowe dyski 2,5-calowe. One działają w RAIDzie 0, połączone w ten sposób, żeby prędkość odczytu była praktycznie podwojona. I na tej macierzy dyskowej trzymam sobie moją bibliotekę Steama, gdyż nie są to jakieś tam wrażliwe dane. Jeżeli któryś z dysków mi strzeli, no to nie będę płakał jakoś z utraty tych danych, po prostu ściągnę sobie je jeszcze raz. Natomiast dalej mam dwa dyski terabajtowe. Są to dyski 3,5-calowe, te takie wielkie. Na nich mam tam swoje różne dane. I piątym dyskiem, który jest schowany w gąszczu kabli. Tak, wiem, powinienem go był jakoś przymocować, ale kurczę, nie ma gdzie za bardzo. Więc na razie go upchnąłem tam w tym gąszczu kabli. Wiem, że niektórzy z was będą płakać, że straszną rzecz zrobiłem. Tak, ja wiem o tym, że zrobiłem straszną rzecz. Tylko chciałbym dodać, że ten dysk tam będzie tymczasowo, ponieważ planuję zakup dysku na złącze M2, więc tamten dysk po prostu zniknie stamtąd. Zresztą jak kupię ten dysk, to na pewno nagram o nim filmik, także wiecie. Tak więc wiemy, jaka jest obudowa. Natomiast mamy dalej płytę główną MSI X370 Pro SLI. Tak, jest to płyta główna, taka myślę z tych bardziej wypasionych, ponieważ posiada ona także złącze USB-C oraz USB 3.1 drugiej generacji.
Akurat myślę, że na tym komponencie to najmniej oszczędzałem, ponieważ no, dobra płyta główna umożliwia nam potem podkręcanie procesora, no a także ona w gruncie rzeczy decyduje o tym, czy komputer jest długowieczny, czy nie. I na przykład tutaj właśnie też postawiłem na Ryzena ze względu na to, że Intel bardzo żongluje swoimi soketami i kompatybilnością procesorów. AMD tutaj zapewnia, że te płyty główne ze soketem X370 będą wspierane aż do 2020 roku, no czyli prawdopodobnie jeszcze może dwie generacje procesorów wyjdą. W komputerze zamontowane jest 16 GB pamięci DDR4 firmy BlastX. Szczerze mówiąc, nie jest to pamięć wysoko taktowana, co jest troszeczkę szkoda, ponieważ z tego co wiem, właśnie procesory AMD Ryzen bardzo fajnie działają z pamięciami, które są wysoko taktowane. No niestety, no, fundusze nie pozwoliły dokupić pamięci wyżej taktowanej, zwłaszcza z tym, że ostatnio ceny pamięci operacyjnej poszły tak do góry, że to się po prostu w głowie nie mieści. Kolejnym elementem naszej układanki jest karta graficzna od Gigabyte'a Radeon RX 460. I szczerze mówiąc, to jest bardzo, powiedziałbym, budżetowa karta graficzna. I ona w zasadzie, myślę, że tutaj jest w tym komputerze jakby takim najsłabszym ogniwem, można powiedzieć, jeżeli chodzi o działanie gier. Ja także, szczerze mówiąc, nie potrzebuję więcej, przynajmniej na ten czas. Kartę graficzną kupiłem mniej więcej rok temu i działała z moim starym komputerem i naprawdę, jak dla mnie jest ok, Overwatch działa na wysokich, zresztą co do wydajności jeszcze samego komputera, to przejdziemy sobie potem. Te główne danie, o tak. Główne danie to procesor AMD Ryzen z serii 7, konkretnie model 1700. Charakteryzuje on się tym, że posiada 8 rdzeni oraz 16 wątków. I tutaj właśnie doszliśmy do takiego, można powiedzieć, kontrowersyjnego komponentu, ponieważ dlaczego Ryzen? Nawet taki hashtag jest i funkcjonuje na Twitchu, nie wiedziałem. Ale wracając do tematu, dlaczego Ryzen? Dlatego, że cena, to po pierwsze. Ponieważ procesor wyrwałem na Black Friday na przecenie 150 zł, czyli zapłaciłem za niego 1150 zł zamiast 1300, co myślę, że w tej półce cenowej jest bardzo dobrym wyborem, ponieważ gdybym chciał wybrać konkurencyjny procesor, to musiałbym wybrać 8. generację Intela. Po prostu, jeżeli złożyłbym komputer pod 7. generację Intela, to w zasadzie on jest pozbawiony jakiejkolwiek długowieczności, ponieważ nie mógłbym wsadzić kolejnej generacji procesorów. To jest moim zdaniem kuriozalne. Zgodzę się z tym, że Intele są o wiele lepsze do grania i to jest prawda, niepodważalna. Jednakże w zasadzie, jeżeli używacie do swojego komputera też do innych rzeczy niż gry komputerowe, to może się okazać, że jednak lepszym wyborem będzie AMD, które ma więcej rdzeni. Nie inaczej było w moim przypadku, bo jak wiecie, czasami sobie robię live streamy, a do tego no chociażby edytuję dla was filmy. No i właśnie przykładowo, jeżeli chodzi o render filmów, no to nasz Ryzen bije takiego Intela na łeb, na szyję. To jest troszeczkę śmieszna sprawa, bo wpadłem sobie na taki pomysł, że w sumie spoko by było nagrać filmik, jak ja w ogóle buduję ten komputer. Tylko że niestety miałem troszeczkę problemów, ale o tym dowiecie się teraz. Gotowi? Akcja! Dobra, siemanko, witam was teraz w ujęciu z rąsi. Jak widzicie tutaj, jak widzicie tutaj jest mój stary PC. Mam z niego do wyciągnięcia kilka rzeczy, mianowicie już wam pokażę co. No, mam z niego do wyciągnięcia ten wielki radiator, kartę graficzną, która sobie leży tam, i dyski twarde. Oczywiście tutaj, jak widzicie, jest wielki chaos w kablach, bo nigdy nie chciało mi się tego uporządkować. Teraz już nowy komputer, sobie ładnie wszystko poukładam. Siemanko, w ogóle jestem w trakcie składania i myślałem, że wam to wszystko nagram, ale trochę się podenerwowałem, bo generalnie mam taki o fajny, konkretny radiator i myślałem, że sobie go pięknie zamontuję tutaj o do tego nowego. Niestety ta podstawka kostiumowa, którą mam, nie jest pod soket AM4 i no tak jakby super radiator, a nie pasuje. Także trochę mam gula. Na szczęście w boksie dostałem takiego
małego popierdółkę, którego tutaj widzicie. No i uwaga, będzie pierwsze uruchomienie. Powinno się coś tam wyświetlić na tym monitorze. No to co, odpalamy dziada, nie? Żeby nic kurde nie walnęło. No i... coś wam powiem. Jest godzina chyba 17. Zacząłem kompa składać o 12. Wiecie, czemu nie odpalał? Ja już wiem. Nie wiem, czy to jest zasilacz z czarnej listy, czy o co tutaj chodzi, ale zrobiłem coś strasznego. Mianowicie podpiąłem stary zasilacz ze starego peceta i komputer ruszył. A na tym nowym zasilaczu nie chcę ruszyć. No mówię wam, niezły stres miałem, naprawdę. Jak za pierwszym razem, jak ten komputer się nie włączył, to miałem takie kuźwa, no kanał o technologii prowadzę, tak nawet komputera nie umiem złożyć. Niemniej jednak wymieniłem zasilacz na Be Quiet, ponieważ stwierdziłem, że jeżeli zasilacz nie działał po wyjęciu z pudełka, to może nie jest taki najlepszy pomysł, żeby... No dlatego właśnie wybrałem co innego. Wydajność, 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 wydajność. Jak to jest wydajne? W moim starym komputerze tym takim jakby czynnikiem ograniczającym był procesor. Był to najmocniejszy procesor, jaki byłem w stanie wsadzić w moją starą płytę główną. I powiem wam, jak porównuję z tym Ryzenem, to jest coś niesamowitego. Ja nawet sobie wymyśliłem na poczekaniu taką śmieszną anegdotkę, bo jak wiecie, czasami mi jakaś wyjdzie. No to... wyobraźcie sobie, że ten stary procesor to jest takie, wiecie, dziecko w piaskownicy sobie łopatką tam, wiecie, ten piasek przerzuca, a ten Ryzen to jest kuźwa taka kopara. To jest taka kopara, którą steruje typowy Janusz i on przyjeżdża i tą całą piaskownicę na raz po prostu wykopuje. To jest mniej więcej taka siła przerobowa. No, także powiem wam, z wydajności procesora, o matko, jestem taki zadowolony. Na przykład 13-minutowy filmik, ta bestia jest w stanie wyrenderować w 3 minuty. Tak, bez żadnej korekcji kolorów, ta bestia robi 13-minutowy filmik w 3 minuty. Oczywiście to jest rozdzielczość Full HD, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że 4K, ale kurde, no... no jest ogień generalnie. A do tego ten pasek LEDów, jak pierwszy raz go zobaczyłem, no to naprawdę, rozczulił mnie i to tak pięknie wygląda, że naprawdę mam ochotę leżeć przed tym komputerem godzinami i po prostu jarać się, jak to wszystko pięknie, ten czerwony okrąg wygląda. Tak więc tutaj odpaliłem wam Frapsa, macie też tutaj zbliżenie na użycie procesora. Jak widzicie tutaj w Overwatchu naprawdę wszystko działa idealnie, więc wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że taki Overwatch dla tego Ryzena 7 to jest po prostu takie pierdnięcie. To jest po prostu taki pierd, bo to jest zużycie na poziomie 15% uśrednione. To jest nic przecież. A do tego wyciągam tutaj 70 klatek na ustawieniach wysokich. Kolejną gierkę, którą wam pokażę, to jest Need for Speed z 2016 roku. No jak widzicie tutaj, to jest po prostu żadne wyzwanie dla tego procesora. W zasadzie możecie wymienić dowolną grę i to nie będzie ani trochę wyzwanie dla tego procesora. Możemy sobie na przykład testować GTA 5, które z live streamowaniem w tym samym czasie. GTA 5 plus live streamowanie Full HD 60 klatek, zużycie procesora 35%. What the heck? No przecież naprawdę jedyna rzecz, która jest w stanie dowalić temu procesorowi chociaż trochę, to jest render filmów. Dlatego, że gdy renderuje film, procesor zawsze jest obciążony na maksa. I to jest w zasadzie jedyna rzecz, która jest w stanie ten procesor obciążyć na maksa dotychczas. No pomijając jeszcze tam oczywiście jakieś kompilacje, które może kiedyś sobie będę testował. No także generalnie do streamowania, do renderowania filmów i do gier ten procesor to jest po prostu overkill. To jest po prostu wręcz nawet za dobry procesor i ja nie będę w stanie wykorzystać pełni jego potencjału przez myślę dobre 2-3 lata. Ale właśnie poniekąd o to mi chodziło, budując ten komputer, żeby on był porządny na parę lat, najlepiej na 8, tak samo jak mój stary komputer. Ja z tego peceta jestem bardziej niż zadowolony. Poważnie. Po prostu to jest dokładnie to, co chciałem, to czego potrzebowałem. Potrzebowałem po prostu mocnego procesora, który będzie się fajnie kręcił, który mi będzie służył przez wiele lat. I mam nadzieję, że też tak będzie i z tym komputerem, i że procesor będzie długo
i dobrze służył, że nie będzie robił żadnych jaj. Póki co, poza tą przygodą z zasilaczem, innych nie stwierdziłem. A także myślę, że to też dla Was dobra wiadomość, ponieważ im mam lepszy sprzęt, tym mogę w prostszy sposób robić fajne filmy, tym szybciej mogę te filmy renderować, fajniej mi się je montuje, więc trochę bardziej się do tego przykładam. Wam się lepiej ogląda, wszyscy szczęśliwi. A co Wy sądzicie o takiej konfiguracji? Może ktoś z Was ostatnio budował jakiś komputer? Dajcie znać w komentarzach, ja zawsze czytam i odpowiadam. A także na koniec chciałbym Was poprosić o zostawienie kciuka w górę, jeżeli się podobało, oraz subskrypcję, jeśli interesują Was filmy o technologii. No i dobrze, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Przepraszam, zapomniałem o jednej rzeczy. Słuchajcie, w opisie filmu macie jeszcze link do Facebooka. Na Facebooku pytam Was co jakiś czas, jaki film chcielibyście obejrzeć. Wtedy Wy wybieracie sobie, o właśnie z tej mojej magicznej super listy, wybieracie sobie jakiś film, no i wtedy ja go robię. No i to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!